Cześć, jestem Klaudia, to kanał, No i już witam Was w wszystkich odpowiedziach. Uzupełnię tabelę wpisując podane symbole chemiczne metali. I tutaj Wam dałam jeszcze inny, przykładowy szereg aktywności chemicznych metali, abyście zobaczyli, że one się od siebie różnią. Tu na przykład mamy platynę, tu jej nie mamy, w tamtym u Was w ćwiczeniach nie ma bizmutu, tu jest bizmut i tak dalej. Więc jeżeli nie ma w waszym szeregu aktywności chemicznych metali danego pierwiastka, to wystarczy, że wygooglujecie inny i poszukacie. Ok? No i zaczynamy od SN. No i tutaj na przykład w tym moim go nie ma, ale w waszym jest. I jest tylko troszeczkę nad wodorem. To znaczy, że będzie to na pewno pierwiastek, metal bardziej aktywny od wodoru, który wypierają wodury z gorącej wody i z kwasów. Ok? Bo jest tylko trochę. Czyli do tego tu wpisujemy SNK. Ok, potem jest NA. NA jest już tutaj u szczycie. Tak? W jednym i w drugim. To znaczy, że będzie to metal bardziej aktywny od wodoru, który wypiera wody z zimnej wody. Miedź. Miedź. Mamy tutaj pod wodorem, to znaczy, że jest mniej aktywny od wodoru. AU też mamy tutaj. I tu jest PT. PT mamy tu, czyli też mniej aktywny. ZN. ZN mamy tutaj, w tym widać, że jest w troszeczkę, a Tutaj jest w połowie. Jak jest w połowie, to dalej jest za mało. Chodzi tutaj o ten sam szczyt. Więc tu ZNK jeszcze wpisujemy do gorącej wody. Natomiast CA jest tutaj u samej góry, bez wątpliwości, więc tutaj piszemy CA. Przyjmijcie sobie, że mm, tak właśnie gdzieś do połowy że wypierają to z gorącej wody, a tak wypierają z zimnej wody. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.